rzeczywistości nie ma się czym martwić. Z naszych badań wynika, że następna emisja nastąpi najwcześniej za 2 miesiące, 4 dni i 7 godzin. Jej natężenie wyniesie 3 na skali Bergmana, czyli 2 przecinek. Bez wchodzenia w szczegóły muszę przyznać, że nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. EEG wskazuje poważne uszkodzenia systemu nerwowego, ale wszystkie inne wyniki są idealne. To niesamowite. Może ma to związek z emisją? Bez wątpienia. Dotąd jednak nie udało mi się sformułować racjonalnego wyjaśnienia tej anomalii. Spójrz, budzi się. Obudziłeś się? Dobrze. Witamy ponownie w świecie żywych, Stalkerze. Jak się czujesz? Pamiętasz, co ci się stało? Jesteś w nastroju do żartów? To dobrze wróży twojemu powrotowi do zdrowia. Jestem Lebiedziew, przywódca grupy. Ja tu jestem odpowiedzialny za wszystkich. Łącznie z tobą, dopóki tu jesteś. Zwiemy się Czyste Niebo, a ty jesteś teraz w naszej bazie. Zabraliśmy cię z bagien po emisji. Szczęście? Wątpię. Fakty są takie. Przeżyłeś emisję. To pierwsza rzecz, której wciąż nie umiem wyjaśnić. Po drugie, nasz patrol znalazł cię na bagnach, które są w zasadzie bezkresnymi, ruchomymi piaskami. Po trzecie, prawie rozszarpała cię na strzępy sfora niby psów, ale nasi chłopcy wyciągnęli cię w ostatniej chwili. Taki ciąg wydarzeń mówi mi, że to więcej niż szczęście. Tak czy siak, muszę skończyć to, co robię, więc dokończymy tę rozmowę później. Чего заскучали, мужики? Widzę cię, chwilunia. Witaj, najemniku. Jak byłeś nieprzytomny, stałeś się prawdziwą legendą. W takim razie ty pij, a ja ci opowiem o tym miejscu. Dawniej było tu całkiem spokojnie. Znaleźliśmy swoje ścieżki, wypadaliśmy co trzeba. Zbierałem butelki jedną po drugiej, aż doprowadziły mnie tutaj. W naszej bazie. Jak widzisz, jest to małe, zapadające się gospodarstwo w środku romantycznych, bezkresnych bagien. Nie powiem ci, gdzie... Wiesz, dlaczego nigdy o nim nie słyszałeś? Bo zbyt wielu ludzi chce się o nim dowiedzieć. A im mniej, tym lepiej. Lebiedziew jest naszym przywódcą. Ten facet to pre... Zimny? Nie męcz najemnika swoimi sprośnymi kawałami. Muszę się z nim zobaczyć. Bracie, jeśli Lebiedziew mówi, że musi się z tobą zobaczyć, to nie ma dyskusji. Rad widzieć Dobrze cię widzieć, młodzieńcze. Wyglądasz zdecydowanie lepiej.
Ludziom się błędnie wydaje, że rozumieją istotę zony. Niektórzy uważają ją za uniwersalne zło, inni za cud zesłany. Młody człowieku, gdybym tylko znał odpowiedź na to pytanie. Pracowicie badamy zonę, by ją znaleźć. Jak to najlepiej wyjaśnić? Powiem tak. Każdy skomplikowany układ w przyrodzie, łącznie z zoną, automatycznie dąży do równowagi przy braku zewnętrznych czynników destabilizujących. Tego próbujemy się dowiedzieć. Może odkrycie, kto zakłócił równowagę zony, umożliwi nam uniknięcie. Ponieważ ludzie doprowadzili do takiego stanu, obawiam się, że na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. Jeśli będę potrzebny, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Przewietrzyłeś się? Wyglądasz na pewno lepiej. Wprowadzę cię w sytuację. Jesteś w bazie czystego nieba. Jak mówiłem, jesteśmy badaczami. Próbujemy poznać naturę zony, określić powody, dla których się pojawiła. Nie, ta emisja była niezmiernie potężna, jedyna w swoim rodzaju. Była niczym huragan, który przetoczył się przez całą zonę, zmieniając ją. Rozumiem. Mogę ci jakoś pomóc? Wydostanie się stąd nie będzie wcale łatwe. Bagna to labirynt trzciny i radioaktywnych ruchomych piasków, pełen potwornych bestii i ludzkich szumowin. Ostatnio nastały dla nas ciężkie czasy. Emisja zmniejszyła liczbę anomalii na bagnach. To druga placówka. Jesteśmy atakowani. Starczy tego gadania. Nasza placówka znowu została zaatakowana. Pomóż nam odeprzeć napastników. Jeśli to sprawi jakąś różnicę, są tam teraz chłopcy, którzy cię uratowali. Świetnie. Idź do handlarza. On da ci pod... Witaj. Nareszcie, weź ten podstawowy zestaw wyposażenia. Stworzono go z myśli. Mam rozkaz wydać ci sprzęt. Najemniku, masz przed sobą anomalię. Uważaj. Pamiętaj, nie ruszaj się z miejsca, nie rzuciwszy przed siebie śruby. A propos, czasami w anomaliach można znaleźć artefakty. Nie widać ich, ale detektory łatwo je wykrywają. Jeśli podejdziesz dość blisko, detektor wskaże lokalizację artefaktu. Wtedy wystarczy go podnieść. Bułka z masłem. Pamiętaj, że twój detektor nie jest najlepszy. Wskazuje tylko odległość od artefaktu. Zasuwaj na wieżę, potwory cię tam nie dorwą. Uwaga, wszyscy żołnierze. Zbliża się emisja. Schronić się natychmiast. Вот молодец.
Witaj, gościu. Tak, słyszałem, co ci się przyda. Tacy właśnie jesteśmy. Nie kupisz dodatkowych 15 minut życia, bo wybawienie... Nie mówmy o tym. Kto wie, może stalkerzy znaleźli już wszystko, co było do znalezienia. Stary, przedostanie się za zwęglacz to marzenie. Podobno można tam nazbierać tyle artefaktów, że starczy do końca życia. Tak, wiem. Padnij, jak będziesz w okolicy. Witaj, momencik. Witaj, cudzie zony. Podobno Lebiedziew chce uszczknąć dla siebie trochę twojej niezwyciężonej aury. Idź do niego. Pamiętaj, jeśli chcesz dobrze strzelać, twoja broń musi odezwać się w odpowiednim momencie. No, a jak ale? Dobrze cię widzieć, młodzie. Rozumiesz już co nieco niektóre sprawy, a inne wymagają dokładniejszego wyjaśnienia. Niewytłumaczalny pozostaje fakt, że... To prawda. Niektóre z twoich cech, takie jak sprawność ruchowa, refleks i wytrzymałość, uległy gwałtownej poprawie po emisji. Wygląda na to, że emisja była dla twojego ciała źródłem energii. Z drugiej strony, po krótkim przypływie siły następuje ostry spadek samopoczucia. Niestety nie. Mogę najwyżej zmniejszyć negatywny wpływ emisji na twoje... Przykro mi. Jeśli to wszystko, wracam do pracy. Znowu przeżyłeś emisję. Nawet nie jestem zaskoczony. Nasi chłopcy znają... Normalna emisja jest uwolnieniem energii nagromadzonej w zonie, swego rodzaju wyładowaniem. Ale te... Trudno powiedzieć. Odpowiedź na to pytanie wymaga wiedzy, co jest w centrum zony. Niektórzy mówią, że monolit, inni, że spełniacz. Nie sądziłem tak aż do dużej emisji. Nikt tak nie sądził. Ale jeśli... Wiele wiem o zonie, ale nie wszystko mogę ci powiedzieć. Musisz mi zaufać w pewnych kwestiach. Każdy układ musi być... Masz rację, ale wiemy, jak zapobiec katastrofie. Musimy się dowiedzieć, kto był w centrum zony i powstrzymać go za wszelką cenę. Między tobą a zoną jest jakaś dziwna więź. Wiedziałem, że o to zapytasz. Odpowiedź jest prosta. Jeśli emisje się nie skończą, twój układ nerwowy się wypali i umrzesz. Niestety tak. To co? To słuchaj uważnie. Wykorzystaliśmy wszystkie swoje kontakty w zonie, by dowiedzieć się, że jakiś stalker przez bagna. Jak inaczej? Ale pamiętaj, co ci powiedziałem. Po emisji... Potrzeba coś ulepszyć. Co tam? Jak będzie, co tam? Jak będziesz miał coś jeszcze do naprawienia, wpadnij do mnie. Idzie, znaczy, młody stalker.